O konieczności budowy hali sportowej z prawdziwego zdarzenia nie trzeba nikogo przekonywać, kto interesuje się sportem. Pierwszym etapem niezbędnym do realizacji tego przedsięwzięcia miała być wybrana lokalizacja. Głównym kryterium były teren należący do miasta, dobra dostępność komunikacyjna czy odpowiednia wielkość terenu, minimum 5 hektarów. W sumie pojawiło się 6 miejsc, czego pierwsze trzymają największe szanse na powodzenie. Pierwsze miejsce uzyskała lokalizacja na terenie dzisiejszego stadionu sportowego przy ulicy Lubańskiej, a ściśle rzecz biorąc na terenie położonym na północ od tego stadionu, na którym znajduje się byłe kąpielisko miejskie, cieplickie. Miejsce drugie uzyskał teren przy ulicy Sobieszowskiej, Dolnośląskiej. Trzecie miejsce uzyskała lokalizacja na terenie dzisiejszych ogródków działkowych w rejonie ulicy Jana Pawła II, Ogińskiego, ulicy Tebesiusa. Lokalizacja przy Lubańskiej zatem jest przede wszystkim brana pod uwagę. Dodatkowo wkrótce w tym miejscu ma powstać sztuczne boisko oraz zmodernizowane mają zostać szatnie. Do pełni szczęścia będzie jedynie potrzebna drobna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego polegająca na zwiększeniu zabudowy. Tu jest jeszcze pole do dyskusji, ale wydaje mi się, że to jest najkorzystniejsze z wielu powodów. Chociażby jeden, ten, który był podkreślany tutaj przez zespół, że to jest miejsce już kojarzone ze sportem. Miejsce, które jest dobrze położone lokalizacyjne względem innych miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej. Względem nawet i komunikacyjnie dobrze powiązane z samą Jelenią Górą. Miejsce, które już jest dobrze uzbrojone. Koszt hali sportowej oszacowany został na 40 milionów złotych. Wkrótce miasto ogłosi konkurs na studium wykonalności tego projektu. Na pewno hala nie wybudowana zostanie ze środków unijnych z dwóch powodów. Po pierwsze, nie będzie naboru wniosków na takie inwestycje, a jeżeli będzie, to tylko na wyposażenie. A po drugie, czym większy procent dofinansowania, tym mniejsza działalność komercyjna.